Witam serdecznie Państwa. Niesamowite rzeczy się dzieją. Złoto znowu wzbiło się na swoje wyżyny. W takim razie, co się dzieje ze złotem i czy warto kupować w takiej sytuacji? Proszę zobaczyć, złoto w danym momencie kosztuje 2038 dolarów, ale, szanowni Państwo, ale złoto dosłownie przed godzinami, nie godzinami, przed kilkudziesięcioma godzinami kosztowało prawie 2070 dolarów. Proszę zobaczyć, jakie tu są wykresy i mamy złoto po 2060 dolarów. Są wykresy, w których złoto pokazuje, iż kosztowało 2000 prawie 80 dolarów w zależności od wykresu. Czy to dużo, czy to mało? Oczywiście jest to bardzo, bardzo dużo. 2080 dolarów za jedną uncję złota. Popatrzmy, gdzie jest złoto. Złoto jest na najwyższych swoich poziomach. Przewyższyła swoje poziomy cena złota od 2022 roku, 2023 roku. Złoto jest po prostu obrzydliwie drogie, można by było powiedzieć. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach walutowych, to można powiedzieć, że złoto dalej jest bardzo tanie. Bardzo tanie. I spróbujemy się dowiedzieć, czy 2080 dolarów, które chociażby na wykresach było wskazane jako wartość, nową wartość, najwyższą wartość złota, to już po prostu za dużo. Czy to jest po prostu konsekwencja sytuacji spadku wartości złota, przepraszam, dolara amerykańskiego, euro, czy też funta, franka szwajcarskiego, problemów bankowych w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, w Europie i na świecie. I oczywiście kryzysu ukraińskiego, kryzysu na granicy z Meksykiem, prawda, w Stanach Zjednoczonych i wielu, wielu, wielu innych czynników. Tak jak wiemy, według zasady nie kupujemy drogo, tylko sprzedajemy drogo, to można by stwierdzić, że dzisiaj złoto jest bardzo drogie i powinno się sprzedawać. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym oczywiście przypomnieć, że to wideo nie namawia nikogo do inwestowania w złoto, do sprzedawania złota, kupowania złota, kupowania czegokolwiek. My tutaj nie doradzamy, prawda? To jest wideo edukacyjno-informacyjne, prawda? Jeżeli ktoś bierze informacje z tego kontentu edukacyjno-informacyjnego i podejmuje decyzje swoje inwestycyjne, to oczywiście robi to tylko i wyłącznie na swoje własne ryzyko. Pamiętajmy, że inwestowanie wiąże się z wielkim ryzykiem, można stracić bardzo dużo pieniędzy, prawda? Tak więc my tutaj tylko omawiamy informacje, edukujemy i co się dzieje na rynkach, jak robią ludzie, jakie z tego są konsekwencje, z czego można zyskać lub też można stracić, kiedy można zyskać, kiedy można stracić i tak dalej, i tak dalej. Zanim przejdę dalej, także zapraszam Państwa do subskrybowania kanału na YouTube. Jeżeli Państwo klikną w subskrypcję, to zabierze Państwo to dosłownie sekundę, a mi naprawdę pomoże. Gdyby co druga osoba kliknęła w subskrypcję, to dzisiaj będziemy mieli 5000 subskrypcji. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce subskrybować, to może chociaż kliknąć łapkę w górę, też bardzo pomoże. Dziękuję serdecznie i przechodzę dalej. Co się dzieje? No, dzieje się to, że złoto przed chwilą było ultra drogie. Po prostu było ultra drogie. 2080 dolarów z jednej strony jest ultra drogie, z drugiej strony jest ultra tanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż dolar amerykański może tracić na wartości, właściwie wracać do swojej normalnej wartości sprzed wielu, wielu lat. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie można znaleźć wykresy walutowe, no to wykresy walutowe można znaleźć na hotpoland.pl, hotpoland.pl, hotpoland się wymawia po polsku, hotpoland po angielsku.pl i tutaj mamy wykresy waluty giełda, na dole mamy mobilny, dolar amerykański,
tutaj widzimy jest, ale wystarczy kliknąć gold, po angielsku złoto, prawda, i będziemy mieli złoto. Srebro, silver, a tutaj mamy gold, złoto, mamy wykres. W obecnej sytuacji złoto jest bardzo, bardzo drogie, 2037 dolarów. Nic w tym dziwnego, ze względu na to, że amerykańska waluta traci na wartości do polskiego złotego, tak traci na wartości, że musiano podwyższyć oprocentowanie bazowe znowu z 5 na 5,25. Ze względu na to, że ludzie już po prostu nie chcą trzymać w dolarach amerykańskich swoich pieniędzy, bo dolar amerykański zwyczajnie jest drogi i traci na wartości, a inne waluty są znacznie bardziej oprocentowane aniżeli dolar amerykański, ale do tego są tanie. Na przykład taka polska złotówka. Weźmy pod uwagę taką polską złotówkę. Tutaj widzimy u góry polską złotówkę. Wydaje się, że dolar w danym momencie jest tani, 4,15. Dla nowicjusza wydaje się, że jest tani, 4,15. Przed chwilą kosztował 4,13, ale nic bardziej mylnego. Dolar amerykański dzisiaj jest bardzo, bardzo, ale to bardzo drogi. Szanowni Państwo, dolar amerykański dzisiaj jest bardzo drogi, tym bardziej biorąc pod uwagę to, co się stało w Czechach i jak mocno się umocniła korona czeska. Gdyby polska złotówka miała dzisiaj się umocnić, tak jak korona czeska z 2014 roku, tak jak to się stało w Czechach, no to proszę zobaczyć, USD/PLN dzisiaj by kosztował, już ja to ciągle tłumaczę jak mantrę, proszę zobaczyć, dzisiaj dolar amerykański jest na swoich najwyższych poziomach, prawda? Proszę zobaczyć. Zaraz tutaj kliknę na wykresie. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj linię i ponad tą linię, proszę zobaczyć, tu był 2017 rok, czy tam 18, złoto, gdy dolar kosztował 4,15, on był na swoich wyżynach. Ostatnie 30 lat 4,15 dla złota to totalny top, przepraszam, dla dolara amerykańskiego. Dzisiaj dolar amerykański kosztuje bardzo, bardzo dużo, jest bardzo, bardzo drogi. Szanowni Państwo, dolar amerykański dzisiaj kosztuje 4,15. To nie oznacza, że to, że dolar amerykański spadł z 5 zł na 4,15, to oznacza, że dolar jest tani. Nie, proszę zobaczyć, w roku 2020 dolar amerykański kosztował 4,20 i to było bardzo dużo, bardzo dużo. To były najwyższe poziomy, pomijając poziom z 2016, który dolar amerykański osiągnął na chwilę. Też 4,20. Obecna cena. Dzisiaj dolar amerykański jest najdroższy w historii. Gdyby odjąć to, co się stało z wartością polskiej złotówki w ciągu 2 lat ostatnich, prawda? Ale, tak jak powtarzam, jak mantrę, już korona czeska umocniła się do tego poziomu z 2014 roku do dolara amerykańskiego. Gdyby polska złotówka miała się umocnić, tak jak korona czeska, to dzisiaj z tego poziomu 4,15, proszę zobaczyć, tu by poleciała w dół, 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 w dół. I tu mamy rok 2014, 1 sierpnia. Dzisiaj dolar amerykański kosztowałby 3,30. Szanowni Państwo, przed rokiem 2015 tutaj tyle kosztował dolar amerykański, proszę zobaczyć, i tutaj jeszcze mniej kosztował. Dolar amerykański był taniutki, proszę zobaczyć, taniutki, 2 zł, potem podrożał do 3 zł, tam się cieszyli, prawda? I proszę zobaczyć, na poziomie 3 zł dolar był przez całe lata i poniżej 3 zł, raz szedł do góry, raz spadał. 3 zł za dolara. To była jego normalna cena. To dopiero od 2015 roku zaczęliśmy osłabiać walutę. Jeżeli będziemy ją umacniać, no to dolar może kosztować 3,30. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, to tutaj dopiero dolar amerykański się osłabił. I co to oznacza? Że jeżeli do innych walut jest podobnie, znaczy inne waluty już się umacniają, więc to ma odzwierciedlenie w złocie oczywiście. I tak jak powiedziałem, gdy złotówka tanieje, to za kilka dni, znaczy się przepraszam, gdy złotówka się umacnia do dolara, czyli dolar tanieje, to za kilka dni mamy taki pattern. Nie mówię, że on występuje zawsze, ale przez moje analizy przez ostatnie pół roku, prawda, ponad pół roku,
odkąd zacząłem nagrywać tutaj dla Państwa, żeby były na to dowody, to mamy dowody, że gdy polska złotówka się umacnia do dolara, czyli dolar tanieje, to także dolar tanieje do złota, czyli złoto drożeje. Co to oznacza? Gdyby dolar wrócił do swojej normalnej wartości, $3.30, $3.40 do złotówki, gold, to znaczy, żeby się osłabił o 25%, o 20% albo 25%, to znaczy, że złoto, powiedzmy, mogłoby się umocnić do dolara o 20 lub 25%, czyli jeżeli dodamy do 2037 dolarów za uncję, te 25%, no to, szanowni Państwo, można powiedzieć, że już niedługo, za kilka tygodni, jeżeli tak się stanie i dolar osłabi się do innych walut, tak jak do korony czeskiej, no to złoto będzie mogło kosztować 2546 dolarów, ale wykorzystując panikę, w panice na chwilę złoto może dobić do 3000 dolarów za uncję. Oczywiście bardzo niebezpiecznym jest kupować dzisiaj złoto po takich kursach, bo jednak jest zasada i ja bym się tego trzymał: kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, prawda? I jeżeli ktoś by miał pomysł dzisiaj kupić bardzo dużo dolarów, przepraszam, bardzo dużo złota, to musi rozumieć, że na samym końcu, jeżeli na przykład kupimy tutaj bardzo dużo złota za bardzo dużo pieniędzy, to może się okazać jednak, bo są różnego rodzaju sytuacje, że to złoto zamiast drożeć, bo na przykład jednak się stanie coś innego, bo może się zdarzyć coś, czego nie przewidujemy, czyli następna jakaś wojna, czy tam jakieś sytuacje geopolityczne, nie wiem, zamkną gospodarki, cokolwiek, prawda, cokolwiek, czarne łabędzie się wydarzą, prawda, cokolwiek, to wtedy to złoto może, czy jakaś nowa technologiczna rewolucja, prawda, wyjdzie na jaw, to złoto może spaść, prawda? I jeżeli ktoś kupi dzisiaj złota za swoje wszystkie pieniądze, powiedzmy za 1 000 000 złotych, no ale się okaże, że złoto zamiast podrożeć do 3000 dolarów, spadnie do 1600 dolarów czy 1500 dolarów, na przykład na 2 lata, no to stracimy chociażby chwilowo 25%, czyli nasze złoto już nie będzie warte 1 000 000 złotych, a będzie warte 750 tysięcy złotych, prawda, na przykład na 2 lata, do momentu, gdy znowu wróci do swojej wartości i ewentualnie zarobimy, gdy pójdzie dalej do góry. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Tak jak powiedziałem, nie namawiam nikogo do kupowania złota czy sprzedawania złota. Tutaj pokazuję, co ewentualnie może się zdarzyć, prawda? Ale bardziej prawdopodobne, mi się wydaje, że bardziej prawdopodobne jest tak, na podstawie tego, co się stanie, jeżeli się coś złego nie stanie, prawda, że złoto 2,5 tysiąca dolarów będzie kosztowało, a nawet 3 tysiące dolarów, prawda, będzie kosztowało, chyba że, szanowni Państwo, chyba że, bo mamy coś takiego jak, chyba że, pomijając czarne łabędzie, ale widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych podwyższyli dramatycznie oprocentowanie. Podwyższyli dramatycznie do 5,25. Jeżeli dolar będzie drożał, taniał, to oni mogą jeszcze bardziej podwyższać oprocentowanie. Jeszcze bardziej. Będą podwyższać jeszcze bardziej, czyli oprocentowanie dolara nie będzie 5,25, a oprocentowanie dolara, szanowni Państwo, będzie 8, albo 9, albo 10. I ja nie żartuję. I wtedy, gdy dolar sobie spadnie, proszę zobaczyć, bo dzisiaj dolar jest drogi, to się go nie opłaca kupować z takiej perspektywy, ale gdyby dolar, szanowni Państwo, widzimy, tu mamy dolara, gdyby dolar spadł, na przykład tutaj do poziomu 2015, czy tam do poziomu przed 2017, 12, 11, prawda, czyli na przykład by kosztował 2,80 i wtedy oprocentowanie dolara by wynosiło 10%. Proszę sobie wyobrazić, jaka to będzie sytuacja. Gdyby dolar amerykański spadł do poziomu 2,80, prawda,
to nie dość, że eksport amerykański będzie bardzo tani teoretycznie, chociażby pod kątem tego tam, już nie będę mówił o innych kosztach, prawda, bo wcale nie musi być tańsze, ale pod tym kątem, po 2,80, prawda, no to każdy będzie chciał kupić, jeżeli te serwisy zachowają się w stosunku do waluty, jeżeli ich nie podwyższą, wiecie, dwukrotnie tych cen, no to każdy będzie chciał coś kupić za dolary amerykańskie, a nawet pojechać do Ameryki na wakacje, bo będzie tanio, bo dolar będzie tani chwilowo. I rzeczy z Ameryki będą tanie chwilowo, bo nie zdążą ich podwyższyć cenowo, prawda? Więc nie dość, że wyjazd do Ameryki będzie bardzo tani turystycznie, to dodatkowo kupowanie w Ameryce z Ameryki będzie bardzo, bardzo tanie, ale dodatkowo, jeżeli Stany Zjednoczone będą miały oprocentowanie tego dolara, na przykład na poziomie 8% albo 9%, 7, no, bo przecież korona czeska ma oprocentowanie 6, a polski złoty 6,75, to powiedzmy, że dolar amerykański też będzie miał 7,8. No to taniutki dolar, wyobraźmy sobie, za 2,80 oprocentowane 8%. No potencjał do wzrostu. Potencjał do wzrostu. No to ludzie wtedy prawdopodobnie zaczną kupować dolary, no bo tak, dolar po 2,80, no to za 2,8 miliona złotych kupię sobie 2 milion dolarów. Dzisiaj za milion dolarów trzeba zapłacić 4,15 miliona złotych, a we wrześniu było trzeba zapłacić 5 milionów złotych. No to pół tanio, prawda? Czyli jak dolar spadnie do 2,50, no to za 2,5 miliona złotych będzie można kupić milion dolarów, plus te milion dolarów na przykład będzie oprocentowane 7%. Czyli za milion dolarów będziemy dostawać, wiecie, no, 70 tysięcy w skali roku, prawda? Tylko że z poziomu 2,50 dolar będzie miał potencjał do wzrostu i na przykład sobie wzrośnie do 3,50 z 2,50, no to zarobimy prawie połowę, prawda? Czyli nie dość, że zarobimy na wzroście dolara amerykańskiego, gdy go kupujemy tak tanio, to dostaniemy 7% w banku czy 8, jak w latach tam 90-tych, 80-tych, prawda? No to właściwie na kupnie tanich dolarów i gigantycznym oprocentowaniu dolara amerykańskiego z takiego poziomu będzie można zarobić 100% na przykład w 2 lata. I mi się wydaje, że Amerykanie się do tego przygotowywują. To będzie wielki ból, ale mi się wydaje, że oni się do tego przygotowywują, żeby utrzymać dolara jako hegemona walutowego na świecie. Do tego będą mogli eksportować tanio, do tego ludzie będą chcieli kupować dolary, będą chcieli trzymać w dolarach. Ludzie będą chcieli mieć dolary, prawda? Ci nowi chociażby, bo ci starzy, no to im wartość straci, prawda? Ale będą płacić oprocentowanie, prawda? Kupować serwisy będzie chwilowo tanio, bo mniej dolarów, mniej damy w walucie naszej własnej, prawda? Więc z tego punktu to będzie dobre dla gospodarki. Druga sprawa, że tam ludzie, co mają kredyty, to wszystko, to te banki i tak dalej, to jest druga już sprawa, prawda? Ale jest pytanie, w co grają Amerykanie? Czy Amerykanie wolą utrzymać swoją walutę jako hegemona walutowego na świecie poprzez taki ruch odzyskania zaufania do dolara amerykańskiego, czy też wolą, szanowni państwo, nie wiem, uratować, nie wiem, banki swoje, co niektóre, czy też, nie wiem, ludzi, którzy mają bardzo dużo kredytów. Ja nie siedzę w głowach rządu amerykańskiego i Fedu i nie wiem, czego oni chcą, co oni wolą. Czy mieć hegemona walutę, czy też tam w ten sposób z tymi bankami sobie postąpić, no bo wiadomo, że to będzie dla banków problem, jak będzie bardzo długo to oprocentowanie bardzo wysokie. Ale w tym przypadku, szanowni państwo, jeżeli ten dolar spadnie, złoto rzeczywiście podrożeje mocno wtedy, prawda? Złoto podrożeje na przykład do 3000, podrożeje, prawda? Powiedzmy, złoto będzie drożej do tych 3000, prawda? Złoto będzie drożej do tych 3000, bo dolar będzie tracił, prawda? Będzie panika, będzie gold rush, prawda, gorączka złota, podrożeje do tych 3000 czy nawet 3500, prawda? Ale wtedy, gdy dolar już będzie tani, jak w 2008 roku, czy tam w 2009, czy tam 10, prawda? I wtedy będzie wysoko oprocentowany, no to ludzie zaczną kupować za to złoto i w ogóle za inne waluty te tanie dolary, więc dolar będzie drożał. Będzie drożał, plus będzie miał wysokie oprocentowanie, prawda? No to ludzie, wtedy to złoto będzie tanieć. Wtedy to złoto będzie tanieć. Wtedy to złoto będzie tanieć.
Chyba, że po drodze będą mieli głupie pomysły jak CBDC, no to ludzie nie będą chcieli tych dolarów, no bo w pewnym momencie obudzimy się, że Stany Zjednoczone powiedzą wam, dobra, już nie macie papierków wam nie damy i teraz tylko będziecie mieli jakieś tam, wiecie, kody, nie? No to wtedy to już będzie inna sprawa, tak? No mówię, czarny łabędź, tak? Tak więc, szanowni państwo, złoto po 3, 3,5, a może nawet 4 tysiące dolarów w bardzo krótkim okresie czasu jest możliwe. Tylko że potem wydaje się, że jeżeli to zaufanie do dolara amerykańskiego zostanie odbudowane, to wtedy ten dolar amerykański zacznie zyskiwać, ale złoto wtedy tracić z tej wielkiej górki. No będzie po prostu można dostać dużo papierków za papierki, prawda? No i tyle. Życzę miłego dnia, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. Zapraszam, państwu zabierze to sekundę, a kanałowi pomoże. Będzie więcej takich treści, będą lepsze treści, fajniejsze treści. Pozdrawiam.